Zabójcze historie. Zapraszamy Państwa na kolejne słuchowisko według opowiadania Artura Conan Doyle'a. Tym razem Sherlock Holmes próbuje wyjaśnić sprawę zaginionych planów. W tej roli wystąpił Henryk Borowski, w roli doktora Watsona Edmund Fiedler. To jest nagranie z 1958 roku. Zapalisz, Watsonie? Tak. Co za mgła. Tak. Czwarty dzień już taki mglisty. Od poniedziałku. Straszna nuda. Żeby przynajmniej w gazecie było coś interesującego. Ciebie interesuje w gazecie tylko jedna rubryka. Kryminalna. Taka mgła, Watsonie. To idealne warunki dla wszelkiego rodzaju przestępstw. A tu nic i nic. Społeczeństwo nie wie nawet, ile zyskało na tym, że ja nie jestem kryminalistą. O, wie. Doskonale wie. Umiałbym taką mgłę wykorzystać. Londyński przestępca nie posiada ani krzty wyobraźni. Oha, od co? Ktoś dzwoni. Czekaj, otworzę drzwi. Tak, to do ciebie telegram, Holmes. No, nareszcie coś przerwie tę straszną monotonię. No. Nadzwyczajne. No, zobacz. Aha. Muszę widzieć się z tobą w sprawie Cadogan West. Zaraz przyjeżdżam. Maycroft. Cóż, twój brat dawno tu już nie był, więc chcę przyjechać. Cóż cię tak dziwi? Aha. On jest jak tramwaj, który toczy się tylko po z góry ustalonym torze. Pall Mall Street, mieszkanie, Pałac Rady Ministrów, miejsce pracy i klub Diogenesa. Problematyczna moim zdaniem rozrywka. Coś spowodowało, że wyskoczył z tych szyn. Twój brat to wysoko postawiona osobistość. No, prawda. Oficjalnie Maycroft zajmuje stanowisko specjalnego doradcy. Lecz w rzeczywistości to prawa ręka każdorazowego premiera. A chwileczka. W sprawie Cadogan West? To musi być zapewne coś doniosłego w skali państwowej. Mój braciszek lubi się tak pompatycznie wyrażać. Zaraz. Przypominam sobie to nazwisko. Cadogan West. Tak, to młody człowiek, którego w poniedziałek znaleziono zabitego obok szyn kolei podziemnej. Co mój brat może mieć z tym wspólnego? O ile pamiętam, wypadek był nieciekawy. Ktoś tam wypadł z pociągu i zabił się. Nie było śladu rabunku. Ale czekaj. We wczorajszej gazecie było więcej szczegółów w tej sprawie. Czekaj, zaraz ją odszukam. Nie. To nie to. To też nie to. Nie, jestem ciekaw. No nie, czekaj. To nie to. O, jest. Proszę. Słucham. Proszę. Arthur Cadogan West, lat 27, nieżonaty, pracownik arsenału w Woolwich. W poniedziałek wieczór szedł z narzeczoną do teatru, nagle zostawił ją bez słowa i zniknął we mgle. We mgle? Tak. Żadnej kłótni między nimi nie było. Nikt nie wiedział o jego losie aż do godziny 6 rano, do czasu, gdy ciało jego znaleziono w tunelu w pobliżu stacji Aldgate. W pobliżu stacji Aldgate? Tak. Jest tam co więcej? Stwierdzono złamanie podstawy czaszki, które mogło być spowodowane upadkiem z pociągu. No tak. Tak, Cadogan West musiał jechać pociągiem późno w nocy. Nie można jednak stwierdzić, z jakiej stacji. Przy zwłokach bowiem nie znaleziono biletu. Czyżby jechał bez biletu?
To już jest podejrzane. Z moich obserwacji, a i doświadczeń nawet wynika, że nikt nie prześlizgnie się koło biletera w metro bez biletu. Cadogan West musiał więc mieć bilet. Może zabrano mu go, by ukryć nazwę stacji, na której wsiadł. A może po prostu zgubił go w wagonie. Śladów rabunków nie było? Nie, nie. Jest tu nawet spis rzeczy znalezionych przy nim. 2,5 funta, książeczka czekowa wystawiona przez bank Woolwich. Dzięki niej właśnie ustalono jego tożsamość. 2 bilety do teatru na tenże właśnie poniedziałkowy wieczór oraz rulon papierów technicznych. No, wreszcie zrozumiałem, Watsonie. No? O te papiery tak się królowa i Maycroft niepokoją. O, pewnie Maycroft. On nam wszystko wyjaśni. Mam wrażenie, że to będzie zajmująca sprawa. Czekaj, otworzę. Bądź łaskaw. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie bardzo lubię zmieniać moich przyzwyczajeń, ale w tym wypadku nie mogłem odmówić premierowi i przyjechałem tutaj. Zgodziłem się pośredniczyć tej bardzo ważnej sprawie. Premier zdenerwowany, w admiralicji huczy jak w ulu. Tylko ty, Sherlock, możesz rozwiązać tę trudną zagadkę. A cóż to były za papiery? A właśnie w tym cała rzecz. Na szczęście prasa jeszcze o tym nie wie. No ale co za burza się zerwie, gdy się pismaki dowiedzą. A zresztą będą mieli rację. Papiery, które ten smarkacz miał w kieszeni, to plany lodzi podwodnej Bruce Partington. A słyszałem coś o tej lodzi podwodnej. Czy to naprawdę taki niezwykły wynalazek? A możecie mi wierzyć, panowie, że ta łódź to rewelacja. Była to jedna z najbardziej zazdrośnie strzeżonych tajemnic państwowych. Obce mocarstwa dałyby wiele za te plany. Trzymano je w sejfie w specjalnym pokoju w arsenale w Woolwich. Pod żadnym pozorem nie wolno było zabierać ich do domu nawet głównemu projektantowi. Tak, a jednak znaleziono je w kieszeni zmarłego urzędniczyny w samym centrum Londynu. A z urzędowego punktu widzenia jest to po prostu nie do pomyślenia. No ale odzyskaliście w końcu te plany. Nie, Sherlock, nie. O to właśnie chodzi, że nie. Z biura w Woolwich zabrano 10 planów, ale tylko 7 znaleziono przy młodym Cadoganie. 3 najważniejsze zginęły. Tak. Rzuć wszystko, Sherlock, i zajmij się tym. To problem o znaczeniu międzynarodowym. Dlaczego Cadogan West wziął te plany? Gdzie są brakujące? Jaką śmiercią zginął? W jaki sposób ciało jego zawędrowało tam, gdzie je znaleziono? Znajdź odpowiedź na te wszystkie pytania, zasłużysz się Anglii. A co sobie zamarzysz? Odznaczenie? Order? Może nawet tytuł? Ach, nie pragnę zaszczytów. Sama gra mnie pociąga. A że ta twoja sprawa zaczyna wyglądać interesująco? Zajmę się nią szczerze. Proszę o dalsze szczegóły. Tak, tu spisałem ci na kartce najważniejsze dane oraz parę adresów, które mogą ci się przydać. W porządku. A co więcej? Oficjalnym strażnikiem planów jest znany ekspert rządowy Sir James Walter. Wielokrotnie odznaczony, przyjmowany w najlepszych domach. Człowiek, który osiwiał w służbie państwowej, a przede wszystkim szczery patriota. Jest on jednym z 2 ludzi, którzy mają klucz do sejfu. Dodać należy, że w poniedziałek w czasie godzin biurowych plany z całą pewnością znajdowały się na swym miejscu i że Sir James wyjechał do Londynu o godzinie 3:00, zabierając swój klucz ze sobą. Brat Sir Jamesa, pułkownik Walter, był świadkiem wyjazdu Sir Jamesa z biura. Cały wieczór spędził Sir James w domu admirała Sinclaira, co ten ostatni potwierdził. Tak więc Sir James stoi już poza wszelkimi podejrzeniami. A w czyim posiadaniu jest drugi klucz? Ma go Sidney Johnson, człowiek 40-letni, żonaty, ojciec 5 dzieci. Jest on milczący, posępny i bardzo pracowity.
Może dlatego dość nielubiany przez swych kolegów. Wśród zwierzchników jednak ma od lat znakomitą opinię. Tak. Podaje on, co potwierdza tylko jego żona, że po powrocie z biura nigdzie już z domu nie wychodził i ani na sekundę nie rozstał się ze swym kluczem. Proszę nam powiedzieć coś więcej o panu Cadogenie West. Od lat 10 pracował w Arsenale. Miał świetną opinię. Szczery, szlachetny chłopak, tylko że może nieco zbyt porywczy i impulsywny. Podlegał bezpośrednio Sydneyowi Johnsonowi. Z racji swych obowiązków codziennie osobiście stykał się z planami. Nikt inny nie miał z planami kontaktu. A kto zamykał tego wieczoru plany? Sydney Johnson, jego przełożony. No, pozornie sprawa jest prosta. West wziął plany do Londynu, aby je sprzedać, zamierzając zapewne zwrócić je we wtorek rano, zanim brak ich zauważą w biurze. Wracając do Woolwich, pokłócił się z kimś w pociągu. Może chciał wyskoczyć z wagonu i uciec, lecz upadł i zabił się. A może ten ktoś wypchnął go z wagonu i drzwi zamknął. We mgle trudno jest coś zobaczyć. Tak, w istocie. Jest jednak w dalszym ciągu wiele punktów niejasnych. Przypuśćmy, że młody West zdecydował się dostarczyć plany do Londynu. Musiałby więc z góry omówić spotkanie z agentem obcego wywiadu i mieć wolny wieczór. On tymczasem kupił 2 bilety do teatru, przeszedł z narzeczoną pół drogi, a potem nagle zniknął. Jeśli on widział się z agentem i dał mu te 3 brakujące plany, no to powinien mieć w kieszeni znaczną sumę pieniędzy. A wiemy, że przy zwłokach jej nie było. No to można łatwo wytłumaczyć. Nie mogli zgodzić się do ceny. Cadogan West wsiadł do pociągu z zamiarem powrotu do domu. Lecz agent go wyśledził, zamordował, wziął 3 najważniejsze plany i wyrzucił zwłoki z wagonu. Z kieszeni zamordowanego wyjął również bilet, by ukryć nazwę stacji, na której wsiadł zamordowany. Tak, no niby tak. Wszystko w tej teorii zgadza się. Mój instynkt mówi mi jednak nie. Sherlock, użyj swych zdolności. Szukaj innego wytłumaczenia. Zdrajca czy nie zdrajca, faktem jest, że człowiek nie żyje. Plany już zapewne są na kontynencie. Co można jeszcze zrobić? Działać. Idź na miejsce zbrodni, porozmawiaj z ludźmi zamieszanymi w tę sprawę i pamiętaj, że służysz krajowi. No cóż, chodźmy, Watson. Zacznijmy od stacji Aldgate. Proszę nam pokazać, panie zawiadowco, w którym miejscu dokładnie znaleziono zwłoki. O tu, w tym tunelu, mniej więcej metr od szyn. Przypuszczamy, że ciało wypadło z pociągu mniej więcej o północy. Aha. A czy w wagonach nie znaleziono żadnych śladów walki? Nie, ani śladów walki, ani biletu. A czy nie było żadnego meldunku o drzwiach otwartych? Nie. A, no tak przypuszczałem. Tu jest zwrotnica, prawda? Tak. I dość silne zakrzywienie tunelu. Czy dużo jest zwrotnic na tej linii? A nie, bardzo mało. Zwrotnica i zakręt. Najowisza. Gdybyż to tylko tak było. Holmes, masz już jakąś myśl? Coś mnie świta. Czy były ślady krwi, panie zawiadowco? Nie. Ani na ziemi, ani w pociągu. Ale to podobno była duża rana. Tak. Zlamana podstawa czaszki. Chciałbym zobaczyć ten pociąg, ale to już pewnie niemożliwe. Co? A nie, niestety nie. Często zmieniamy sklady, a już parę dni minęło. Nie wiadomo, gdzie tych wagonów szukać. Ale zapewniam pana, że policja drobiazgowo przeszukała przedziały. Tak, tylko że ja nie przedziały chciałem oglądać. No, chodźmy, Watsonie. Dziękujemy, panie zawiadowco. Do widzenia. Do widzenia. Watsonie, zapisz. Trzeba wysłać depeszę do mego brata tej treści. Słucham. Widzę światełko w ciemności.
tak? Lecz bardzo jeszcze niepewne. Tak. Przyszli do mego mieszkania kompletną listę agentów obcych wywiadów, o których wiadomo, że obecnie przebywają w Anglii wraz z dokładnymi adresami. Tak. Sherlock. Tak. O, tak, tak. Wyślij to i jedziemy do Woolwich. Tak, tak. Ta sprawa daje szerokie pole do działania. No, ja jak dotychczas nic nie rozumiem. Według mnie martwe już ciało tego człowieka umieszczono na dachu pociągu. Na dachu pociągu? Dziwne, prawda? Oczywiście. Parę metrów za zwrotnicą, a więc po wstrząsie na zakręcie torów ciało mogło spaść. Brak śladów krwi na ziemi też potwierdza moją hipotezę. Zwłoki pozostawiły ślady krwi, ale gdzie indziej. Może i na dachu, ale przede wszystkim tam, gdzie dokonano zabójstwa. No tak, ale właśnie gdzie? Tak. Twoja teoria wyjaśnia także brak biletu. Tak. No tak, bezsprzecznie, to brzmi logicznie. A jednak cała ta sprawa, zamiast się wyjaśniać, staje się coraz bardziej tajemnicza. Może i nie. O, zbliżamy się do Woolwich. Czy zastaliśmy Sir Jamesa Waltera? Sir Jamesa? Sir James umarł dziś rano. O, Boże drogi. Jak to się stało? Może panowie zechcą wejść i pomówić z jego bratem, pułkownikiem Walterem. O, właśnie jest. Tak, tak, to będzie najlepiej. Słyszałem, że panowie chcieli rozmawiać z moim bratem. Tak, właśnie. To ten straszny skandal był przyczyną jego śmierci. Po prostu serce mu pękło. Mój brat niezwykle był czuły na punkcie honoru. Nie mógł biedak przeżyć tak wielkiego nieszczęścia. Zawsze szczycił się wzorową pracą swego biura. Tu taki cios. Mieliśmy nadzieję, że uzyskamy od niego pewne wskazówki pomocne w rozwiklaniu kwestii. Zapewniam panów, że brat nie wiedział w tej sprawie nic więcej niż my wszyscy. Policja badała go zresztą kilkakrotnie. Aha. Nie wątpił oczywiście w winę tego Mlokosa, Cadogana Westa, lecz całej tej afery pojąć nie mógł zupełnie, a że ja od siebie nic również dodać nie mogę. Panowie wybaczą, ale naprawdę jestem zbyt przebity. No to zrozumiałe, ależ oczywiście. Nie będziemy pana dłużej fatygować. Do widzenia. Czy zastaliśmy panią Cadogan West? Owszem, ale jest chora. Panowie zapewne w sprawie śmierci jej syna. Może ja mogłabym być pomocna. Jestem, to jest, byłam jego narzeczoną. No, bardzo się cieszę, że zastaję panią tutaj. Proszę nam opowiedzieć o tym ostatnim wieczorze. Nie zmrużyłam oka od tego czasu. Ciągle tylko myślę i myślę, jak to wytłumaczyć. Artur był prawym i szlachetnym człowiekiem. Prostoduszny i rycerski. Prędzej by sobie rękę kazał odciąć, niż by miał sprzedać tajemnicę państwową powierzoną jego pieczy. To absurdalne, niedorzeczne dla każdego, kto choćby trochę znał Artura. No tak, tak, ale fakty... Tak, tak, przyznaję, że fakty są przeciw niemu. Czy narzeczony pani miał jakieś finansowe kłopoty? Nie, żył skromnie, a pensję miał dużą. Nawet odłożył sobie sporą sumę. Mieliśmy się pobrać na nowy rok. A czy nie był ostatnio jakiś podniecony albo zamyślony? No proszę, proszę o szczerość. Tak. Miałam wrażenie, że coś go gnębi. Od dawna? Nie. Mniej więcej od tygodnia. Był zamyślony i jakby zmartwiony. Pytałam go raz o przyczynę, ale odparł, że to sprawy biurowe. Zbyt ważne, by mówić o nich nawet z narzeczoną. Mhm. Nic więcej nie mogłam z niego wydobyć. Tak. A cóż jeszcze, proszę pani? Raz w rozmowie rzucił uwagę, że słabo pilnujemy tajemnic wojskowych i łatwo je wydostać,
A raz znowu, że szpiecy grubo płacą za takie wiadomości. A teraz o tym ostatnim wieczorze. Dobrze? Idąc do teatru, przechodziliśmy w pobliżu jego biura. Nagle Artur coś krzyknął i puścił się pędem, zostawiając mnie samą. We mgle nic dostrzec nie mogłam. Czekałam długo, wreszcie wróciłam do domu. Rano dowiedzieliśmy się o wszystkim. Och, panie Holmes, gdyby pan mógł ocalić jego honor. Honor miał dla niego najwyższe znaczenie. Cóż, trudno będzie z tym honorem. Motyw jest wyraźny. W związku z małżeństwem potrzebował pieniędzy. Musiał się nosić z tą myślą, jeżeli o tym mówił. On uczynił ją prawie współwinną, zwierzając jej się ze swych planów. Ależ Holmes, czy charakter już się wcale nie liczy? A jeśli nawet, to dlaczego miałby zostawić dziewczynę na ulicy i pędzić nieprzytomnie dla dokonania przestępstwa? Zapewne. No, chodźmy teraz do arsenału pomówić z panem Sidneyem Johnsonem. Szef nie żyje. Cadogan West nie żyje. Plany skradzione. Robota zdezorganizowana. A jeszcze w poniedziałek stanowiliśmy taki zgrany zespół. Nigdy bym nie uwierzył, że West, właśnie on, Cadogan West, może popełnić taką zbrodnię. A wierzy pan w jego winę, Mr. Johnson? Nie widzę innej możliwości. A ufałem mu, jak samemu sobie. Kto zamykał plany w poniedziałek? Ja. A? Jak zwykle ja, o 5 po południu. Włożyłem je do sejfu. A budynek jest strzeżony? No, oczywiście, strażnik jest byłym żołnierzem, zaufany człowiek. Lecz teren jest duży, a w tej mgle nic nie widać. Przypuśćmy, że Cadogan West pragnąłby wejść do biura po godzinach urzędowania. Ilu potrzebowałby kluczy? 3. Aha. Od zewnętrznych drzwi, od pokoju i od sejfu. Tylko pan i Sir James mieliście te klucze. Ja nie miałem kluczy od drzwi, tylko od sejfu. Ja i na moment nie rozstawałem się z tym kluczem. Sir James też nie. A więc Lest, o ile on był winowajcą, musiał mieć duplikaty. Przy jego ciele jednak ich nie było. Jeżeli chce się sprzedać plany, czy nie prostsze jest je skopiować, niż brać oryginały? Kopiowanie wymaga wielkiej wiedzy technicznej. Lecz Sir James i pan i West posiadaliście tę wiedzę. Naturalnie, tak. Lecz, panie Holmes, proszę, niech pan mnie do tej sprawy nie wciąga. Do czego prowadzą podobne rozważania, skoro wiemy, że przy zwłokach znaleziono właśnie oryginały? No, każde zapytanie w tej bardzo dziwnej sprawie prowadzi do czegoś niewytłumaczalnego. Sejf, drzwi, żelazne okienice już obejrzeliśmy. Watsonie, nic tu ciekawego nie ma. Nie wiem, czy panowie wiedzą o tym, że kasjer stacyjny, który znał Westa, przypomniał sobie, że w poniedziałek sprzedawał mu bilet na pociąg 8:15 wieczorem. West podobno był bardzo blady, podniecony. Ręce mu drżały, kasjer pomagał mu pozbierać resztę. Tak? O, dziękuję panu. O tym szczególnie nie słyszałem dotąd. O, obejrzymy teraz budynek od zewnątrz. Popatrz, Holmes. Ten krzak bluszczu, który się pnie po ścianie, jest jakby nieco uszkodzony. Mm-hmm. O, ułamany. I to właśnie pod tym tutaj oknem. No tak, widzę. Ślady na trawniku, tak. Kwiaty pogniecione, choć 3 dni minęły. No, trudno coś powiedzieć. Czy zauważyłeś, Watsonie, że okiennice źle się domykają? Są wprawdzie żelazne i mocne, lecz przez tę szparę można by chyba coś wewnątrz zobaczyć, prawda? No, myślę, że tak. Gdyby się wspiąć po bluszczu, zwłaszcza gdyby wewnątrz paliło się światło. Nic tu po nas. Jedźmy do Londynu. Świat.
Spróbujmy to sobie odtworzyć, mój drogi. Nie bardzo nadążam za twoimi myślami. Materiał zebrany Woolwich raczej obciąża Westa. Jednak ślady przy oknie pozwalają snuć hipotezy bardziej mu przychylne. Tak, przypuśćmy, że West domyślał się jakichś działań szpiegowskich. Tak. Musiało to na nim wywrzeć silne wrażenie, co potwierdzają jego rozmowy z narzeczoną. No tak. No dobrze. Przypuśćmy dalej, że idąc z nią do teatru, spostrzegł znienacka domniemanego szpiega zdążającego w stronę biura. West był człowiekiem porywczym i szybkim w decyzji. Pobiegł za tym człowiekiem, wspiął się do okna i widział kradzież dokumentów. O. No dobrze, ale w ten sposób rozumując, omijamy zarzut, że przestępca nie wziąłby oryginałów, gdyby właśnie mógł zrobić kopię. Przybysz z zewnątrz musiałby wziąć oryginały. Dotąd wszystko rozwija się gładko. Tak, i teraz zaczynają się trudności. W takim wypadku West powinien był chwycić przestępcę i zaraz podnieść alarm. Dlaczego nie zrobił tego? Może to jego przełożony brał te papiery? To tłumaczyłoby postępowanie Westa. A może ten przełożony wymknął mu się we mgle i West pojechał do Londynu, bo wiedział, gdzie on mieszka. Sprawa musiała być wyjątkowo pilna, skoro West zostawił swą dziewczynę we mgle, a później również nie czynił żadnych wysiłków, by się z nią skontaktować. Tak, lecz tu ślad się gubi. Bardzo jeszcze daleko do wyjaśnienia. Skąd ciało Westa z 7 planami w kieszeni znalazło się na dachu pociągu? Trzeba by teraz zacząć od drugiego końca. Jeśli Maycroft poda nam te adresy, może wśród nich znajdziemy coś ciekawego. No, jesteśmy w domu. Czy są jakieś listy do mnie? Zaraz. O, tylko jeden. Wystarczy. O ten jeden właśnie mi chodziło. Od Maycrofta. Czytaj, Watsonie. Dużo jest drobnych płotek, lecz tak wielkie ryzyko mogliby podjąć jedynie Adolf Meyer, Great George 13 Westminster, Louis Larotier, Compton Mansion lub Hugo Obenstein, Caulfield Gardens, 13 Kensington. O tym ostatnim wiadomo, że w poniedziałek był w Londynie, a obecnie wyjechał. Aha. Cieszę się, że widzisz już promień nadziei. Wysokie czynniki oczekują twego raportu z najwyższą niecierpliwością. Ja też. Przyjrzyjmy się teraz mapie Londynu. Westminster, Caulfield Gardens. O, przyjacielu, co? Życie jest piękne. Do prawdy. Wychodzę teraz na rekonesans. O godzinie 9:00 spotkamy się w restauracji Goldiniego. Nie bój się niczego. Nie przecie wezmę bez ciebie nic. Gdyby ci się nudziło, weź papier i pióro i zacznij opowieść o tym, jak zbawiliśmy Anglię. No, do zobaczenia. Nie zapomnij przynieść ze sobą lomu żelaznego, ślepej latarki, dluta i rewolweru. Pa! Do restauracji mam to przynieść? Spokojny obywatel z takim ekwipunkiem. No. Jestem, Holmes. A gdzie masz narzędzia? Ukryłem je dyskretnie w fałdach płaszczu. Oho, nic nie widać. No to się cieszę. No i cóż będziemy robić? Jadłeś obiad? Tak. Napij się więc kawy i kieliszek curaçao. Zapal firmowe cygaro. A. I posłuchaj. Bardzo chętnie. No? Ciało tego młodego człowieka zostało umieszczone na dachu pociągu. Co do tego nie ma wątpliwości. Tak. Ale w jaki sposób?
niektórych miejscach kolej metra nie idzie pod ziemią, lecz biegnie wśród kamienic. Przypominam sobie, że kiedyś jadąc metrem, tuż nad moją głową widziałem okna domów. Właśnie. Oto pytanie. Czy można by położyć ciało na dachu, gdyby pociąg zatrzymał się pod samymi oknami? O. Tak, to zupełnie prawdopodobne. Zobaczywszy na planie, że czołowy agent obcego wywiadu, który świeżo opuścił Londyn, mieszkał w rzędzie domów, których tyły wychodzą na tory, poczułem taką radość, że aż się zadziwiłeś. Taki byłeś wesoły. No i co? I co dalej? Zainteresowałem się panem Hugonem Oberstein, Caulfield Gardens 13. Działania moje zacząłem od sąsiadującej, najbliższej stacji metro, skąd jakiś uczynny funkcjonariusz kolei przeprowadził mnie i pozwolił nacieszyć się faktem, że nie tylko okna tylnej klatki schodowej domu pana Obersteina wychodzą na tory, ale w dodatku pociągi nieraz na parę minut zatrzymują się tam pod semaforem. Holmes, ależ to nadzwyczajne. Masz już rozwiązanie. No, rozwiązanie tak, ale ptaszek, jak wiesz, wyfrunął. Przyjrzałem się temu domowi i stwierdziłem, że rzeczywiście jest pusty. Oberstein mieszkał tam z jednym tylko służącym. Zapewne bardzo mu oddanym. Należy pamiętać jednak, że Oberstein pojechał na kontynent odwieźć tylko swoją zdobycz z zamiarem powrotu do Londynu. Że nie potrzebował obawiać się rewizji, a już na pewno nie myślał, że jakiś detektyw amator zechce mu złożyć wizytę. A to właśnie wypada nam uczynić. Czy nie możemy dostać nakazu rewizji i zalegalizować naszego postępowania? No właściwie nie mamy podstaw. A co spodziewasz się tam zobaczyć? No, może jakąś korespondencję ciekawą. Nie zachwycam się tym projektem, Holmes. No, mój drogi, ty będziesz stał na warcie na ulicy. Ja będę włamywaczem. No, chodźmy. To parę kroków stąd. W tę stronę. No, mgła gęsta. To dobrze dla nas. Lepiej by nas żaden policjant nie zobaczył w akcji. To już zaraz następny dom. Mamy szczęście. Ten kinderball znakomicie zagłuszy nasze nieprawne złodziejskie poczynania. Tu. Mroczne, jakieś pretensjonalne domisko. Dziwnie nieprzyjemne. Czy zapalić latarkę? Tak, zapal. Obejrzymy sobie teraz drzwi frontowe. Ciężkie, masywne. Poświeć mi tutaj. Chyba nie tylko są zamknięte, ale i zaryglowane od wewnątrz. Nie. Musimy przeleźć przez plot i zajść od tyłu. Pomóż mi, Watsonie. Dobra. Ach, i teraz ja ci rękę podam. Dobra. Te kolumny zasłaniają nas świetnie przed okiem zbyt służbistego policjanta. O, właśnie idzie. Te drzwi pójdą łatwiej. No, jak idzie? Jest nadzieja. Zamknij drzwi, Watsonie. Chodźmy tutaj. Tu jest ten pokój. A to powinno być to okno. Niskie, wygodne. Popatrz, Watsonie. Gruby pokład sadzi i kurzu na parapecie, gdzieniegdzie jest starty. Tak. Tędy przesuwali ciało. Poświeć mi lepiej latarką. Tu, w tej stronie. Ależ to plama z krwi, prawda? Prawda, Watsonie? Tak. A tu, na podłodze. Spójrz, druga. Rzeczywiście. No, wizja lokalna udała się nam. Pociąg. Poczekajmy, aż się zatrzyma.
proszę. Ale Holmes, to tylko metr do dachu pociągu. Oczywiście, oczywiście, że to można było zrobić tak łatwo. No tak, dotąd nasze postępki są usprawiedliwione. Co myślisz o tym, Watsonie? Majstersztyk. Holmes, majstersztyk. No, jeszcze nigdy nie wzniosłeś się na takie wyżyny. No niestety, nie mogę się z tobą zgodzić. Od chwili, gdy powziąłem myśl, że ciało było na dachu, cała reszta była nieunikniona, logiczna i nawet nietrudna. Ale przed nami jeszcze mnóstwo trudności. Przejdźmy teraz do następnego pokoju. Widzisz, Watsonie? To gabinet. Pełno półek z książkami. Tu się rozejrzymy trochę. Zacznę od biurka. Nie trać czasu, Watsonie, i ty także szukaj. Ależ to robótka na całą noc, Holmes. Tyle szaf, szuflad, półek. No trudno, trzeba popracować. Szczwany lis zatarł ślady. Nie zostawił nic obciążającego. Zabrał albo zniszczył swą korespondencję. Zobacz jeszcze to pudełko. Zamknięte? Mm. Daj podważę pilnikiem. No. Co? Jak to jest? No. Wycinki z gazety. Pokaż. Wycinki z działu ogłoszeń. Wnosząc po druku i papierze, Daily Telegraph. Prawy górny róg strony. Dat nie ma, ale logicznie da się je ułożyć najpierw. Niecierpliwie oczekuję, warunki przyjęte, pisać pod podany adres Pierrot. Potem opis zbyt zawiły, muszę mieć całość. Wypłata natychmiast po dostarczeniu towaru. Pierrot. Następne. Czas nagli. W razie niedotrzymania umowy wycofam ofertę. Umów spotkanie listownie. Potwierdzę ogłoszeniem. Także pierrot. I wreszcie. Poniedziałek wieczór po 9:00. Dwa dzwonki. Tylko my sami. Zbyteczne obawy. Gotówka przygotowana. Czekam tylko na towar. Pierrot. Wszystko jasne, Holmes. Gdyby tylko tego drugiego dostać w nasze ręce... No, może to i nie takie trudne mimo wszystko. Tu już nic więcej nie zdziałamy. Jedźmy do redakcji Daily Telegraph. Albo nie, jedź ty sam i daj do jutrzejszego numeru ogłoszenie tej treści. Dziś wieczór, ta sama godzina, to samo miejsce. Pisz, tak. Dwa dzwonki, sprawa wielkiej wagi, chodzi o twoje bezpieczeństwo... Pierrot. Holmes, wspaniale. Jeśli on się tu zjawi, mamy go. Ja też tak myślę. Jedź więc do redakcji, a ja pojadę do Maycrofta i spytam, czy miałby ochotę odwiedzić dom pana Obersteina jutro o 8:00 wieczorem. Już chyba nie przyjdzie. A tak jestem ciekaw, kto to jest. O, psst. Cisza. Ja pójdę otworzyć. Wprowadzę go tu do gabinetu. A ty, Watsonie, tak. Przekręcisz klucz w drzwiach. Dobrze. Tędy, proszę. Co? Co to jest? Zemdlało. Kto to jest? Ależ to osioł ze mnie. Wcale nie na tego ptaszka polowałem. Kto to jest? Pułkownik Holter. Brat zmarłego Sir Jamesa Waltera, dyrektora Departamentu Łodzi Podwodnych. Teraz rozumiem, jak to było. Doktorze Watsonie, niech pan zobaczy, co mu jest. Nic. Już wraca do przytomności. Nie, o nic go nie pytajcie, ja go sam wybadam. Pomóżcie mi położyć go tu na kanapie. O, tak. O, już mu lepiej. Możemy go posadzić. Co to ma znaczyć? Chciałem się widzieć z panem Obersteinem. Wiem wszystko, pułkowniku.
Jednego tylko pojąć nie mogę. Jak dżentelmen mógł coś takiego uczynić? Co znowu? Proszę o spokój. Znam całą korespondencję i stosunki pana z Obersteinem, jak również okoliczności związane ze śmiercią Westa. Radzę panu przyznać się do winy i opowiedzieć nam wszystko po kolei. Pewnych szczegółów bowiem możemy się dowiedzieć tylko od pana. Zapewniam pana, że znamy już najistotniejsze elementy sprawy. Wiemy, że bardzo potrzebował pan pieniędzy, że zrobił pan duplikaty kluczy będących w posiadaniu pańskiego brata, że wdał się pan w korespondencję z Obersteinem i że on odpowiadał na pana listy w dziale ogłoszeniowym Daily Telegraph. Wiemy, że w mglisty wieczór poniedziałkowy udał się pan do biura, lecz po drodze spostrzegł pana i śledził młody Cadogan West, który już wcześniej zapewne miał powody podejrzewać pana. Widział on pańską kradzież, lecz nie mógł podnieść alarmu, ponieważ możliwe było, że brał pan te papiery dla swego brata w Londynie. Dobry obywatel West rzucił więc wszystkie swoje prywatne sprawy i szedł za panem we mgle. Nie zgubił pana w pociągu i interweniował dopiero zobaczywszy pana na progu tego domu. Wtedy to właśnie, pułkowniku Walter, wtedy, prócz zdrady, splamił się pan jeszcze morderstwem. Nie, 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 przysięgam, ja tego nie zrobiłem. No proszę nam więc opowiedzieć, jak doszło do tego, że ułożyliście ciało Westa na dachu pociągu. Opowiem, przysięgam, że powiem prawdę. Słucham? Wszystko było tak, jak pan mówił, przyznaję. Giełdowy dług musiał być spłacony. Oberstein zaproponował mi 5000. Oznaczało to wybawienie mnie z ruiny. Lecz co do morderstwa, nie jestem zupełnie niewinny. A cóż się więc stało? West podejrzewał mnie już wcześniej i śledził, jak pan podaje. Nic nie wiedziałem o tym, aż do chwili, gdy stanąłem przy drzwiach. Mgła była gęsta, widoczność marna. Zadzwoniłem 2 razy i Oberstein podszedł do drzwi. Wtedy młody człowiek podbiegł i spytał, co mam zamiar zrobić z tymi planami. Oberstein miał kastet. Zawsze nosił przy sobie. Wtedy wtargnął za nami do domu. Oberstein uderzył go w głowę. Cios był fatalny. Po 5 minutach West nie żył. Leżał w holu, a my w przerażeniu nie wiedzieliśmy, co robić. Wtedy Obersteinowi przyszedł na myśl pociąg, który zatrzymuje się pod tym oknem. Najpierw jednak przejrzał papiery, które ja przyniosłem i powiedział, że 3 najważniejsze musi zatrzymać. Sprzeciwiłem się, bo wiedziałem, jaka burza się zerwie, gdy w biurze spostrzegą brak planów. 3 zatrzymam, wykrzyknął Oberstein. A resztę wetkniemy Westowi do kieszeni. Gdy go znajdą, wszystko pójdzie na jego rachunek. To koniec mojej opowieści. A cóż brat pana na to? Przyłapał mnie kiedyś, gdy sięgałem po te jego klucze. W oczach jego dojrzałem niepokój, lecz nic nie powiedział. Nie mógł przeżyć tej hańby. Czy nie zechce pan tego chociaż w części naprawić? Miałby pan lżejsze sumienie, a może i karę. Cóż tu można jeszcze naprawić? Gdzie jest obecnie Oberstein z tymi papierami? Nie mam pojęcia. Czy nie zostawił panu adresu? Powiedział, że może otrzymałby listy adresowane na Hotel du Louvre, Paryż. A to świetnie. Sprawa więc nie jest beznadziejna. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Nie obowiązuje mnie żadna solidarność z tym człowiekiem. On był moją zgubą. Oto papier i pióro. Proszę teraz pisać. Proszę, niech pan pisze. Dobrze. Szanowny panie, w związku z naszą transakcją spostrzegł pan już z pewnością brak pewnego istotnego szczegółu. Tak. Zdobycie owego arkusza było dość kłopotliwe. Kłopotliwe. Tak. Muszę więc prosić pana o wyasygnowanie dalszych 500 funtów w złocie lub w walucie angielskiej. Przesyłki mojej nie powierzę poczcie. Nie mogę również przybić do pana na kontynent. Tak. Ponieważ w obecnej chwili mój wyjazd zwróciłby uwagę. Proponuję więc spotkanie w Londynie, w palarni hotelu Charing Cross, tak, w sobotę o godzinie 12. Podkreślam, że w grę wchodzą jedynie banknoty angielskie lub złoto. To powinno podziałać.
Dziwiłbym się bardzo, gdybyśmy nie schwytali naszego gagatka. W cyklu Zabójcze historie przypomnieliśmy słuchowisko według opowiadania Artura Conan Doyle'a pod tytułem Sprawa zaginionych planów w przekładzie i adaptacji Krystyny Bruszewskiej. Słuchowisko reżyserowali Wiesław Opałek i Juliusz Owicki. W roli Sherlocka Holmesa wystąpił Henryk Borowski. W roli doktora Watsona Edmund Fiedler. W pozostałych rolach Zygmunt Kęstowicz, Wojciech Zagórski, Jan Kobuszewski, Stanisław Masłowski, Alicja Pawlicka i Ryszard Kierczyński. Realizacja akustyczna Aliny Nosarzewskiej. To było nagranie z 1958 roku. Za tydzień w naszym cyklu Studium w Szkarłacie z Janem Świderskim w roli Sherlocka Holmesa. Serdecznie Państwa zapraszamy.